Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony, no i oczywiście kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Metro 2033 Redux. Ніколи раніше я не бачив такого базару. На ньому можна було купити взагалі все, що завгодно. Шкода, Бурбон заборгував гроші солдатам Ганзи і не хотів затримуватися. Ховати зброю! Хто такі? Вийти на світло! Повільно! А що б мені? Це ж Бурбон! Гей, хлопці, ану ж бо обшукайте їх! Так, п'яниця, що намагається протягнути цього разу? І що це з тобою за шмаркач? Чуєш, Керманичу? А може все так владнаємо? Звичайно, ходімо побалакаємо, а ви наглядайте за цим. Не рухайся. Стояти, з тобою розмовляю. Який острий. A ja chcę wziąć tą notatkę. O właśnie. Poczytajmy, co tutaj gra nam chce przekazać. Nie ma szans, bym mógł dotrzeć aż tutaj bez Bourbona. Wszędzie czuję się jak w domu i wszystkich zna. Tak jak przypuszczałem, miejscowi mieli z nim jakieś zatargi, ale chyba Bourbon już to załatwił. I nic dziwnego, bo prospekt Mira należy do Hanzy, Związku Handlowego Stacji Linii Okrężnej, najbogatszego z państw metra. Dla członków Hanzy najważniejszą rzeczą jest zysk, ponieważ ich dobrobyt zależy od handlu z innymi państwami i ze stacjami niezależnymi. Być może Bourbon nadszarpnął kiedyś ich zaufanie, a teraz obiecał im to wynagrodzić z nawiązką. Trzeba tylko pamiętać o powiedzeniu: lepiej zadłużyć się u samego diabła niż u Hanzy. Nie będzie mu łatwo ich spłacić. Все нормально, ці двоє можуть пройти. Ласкаво просимо на проспект Миро. Aha, czyli przepuszczają нас. Чи ти хочеш залишитися з цими милими хлопцями? Dobra. Blukajmy, czy tu czegoś nie ma ciekawego? No dobra. Jakieś śmichy? Chichy? My zagruzli po same fe. Co to jest? Z tym percem z drzwiny mnie nie ma czym płacić. Jeśli oni dozwolić nam odpracować borgę... No, ty widzisz, co to było? Nie, może to ворожий шпигун був. Тепер йому все про нашу оборону відомо. Усі слабкі місця. Захоплять нас, як Полежаєвська. О, тут coś mamy też. Kolejne naboje. А що там з Полежаєвською сталося? Tu jakieś kolejne. Історія з ними вийшла. Дивна і страшна. За тими дверима десь. Вони розвідники стали пропадати. Пішли в тунелі і не повертали. Місьо. Вони правда. Салаги розвідники. Książki jakieś mamy tutaj, tak. Na zwykłych dechach śpią, że im nie twardo. Через цей потяг дуже важко пройти, а обійти його ніяк не можна, бо тунель почав обсипатися. І все довкола вагонів, і згори... Kolejne naboje. Все завалено землею. Сейф, niestety, zamknięty. O, patrzcie, jak tutaj sprytnie poukrywane wszystko. Tu nie możemy wejść, szkoda. Jakiś to jest w ogóle wagon z tego, co ja widzę. No, w sumie stacja. To się nie ma co dziwić. Okej. Так і вирішили. Так їм простіше було думати спокійніше. А через тиждень ще одна розвідрупа пропала. Ті взагалі не повинні були за 700... Tu nic nie ma. І знову та ж історія. Tu ktoś śpi, to nie będziemy przecież przeszkadzać. Idźmy dalej. Чим могу помочь? Це вже не до пуття, коли за тиждень два загони зникають. З
цим же треба щось зробити. Служба довіри. Здрасте. Ну, хочете до Ганзи нам шляху нема. Я але... Слухай, тримай набої. Що случилось? Купи кілька фільтрів до протигаза. Є один. Задумець. А я піду побалакаю з Деком. Зустрінемося в барі, або я сам тебе пізніше знайду. Ну, давай. Хвилин 5 у тебе загалом є. Якщо мене зараз хто-небудь чує, відповідайте. Це Москва. Говорить Москва. Станція метро Проспект Миру. Ну добре, тутей то ніц по нас. Ще бим... Poszukał czegoś. Rozumiem, że chodzi o filtry do maski. Radio. To wygląda mi na radioodbiornik, a nie na stację nadawczą, no ale... Niech będzie i tak. Tu ktoś śpi. Dobra. A ten co tutaj tak pilnuje? Co ty, gościu, pilnujesz? Jakiś paczek chyba. A co to za typo? Komandyr zakłopotany. Podchodź później. Zakłopotany jest, tak? No dobra. Z tym gościem można coś... Co się? No nic, niczywo, niczywo. Nagodu trzeba. Dzień maszynista my już wyznaczali dwójczy tego tygodnia. Mój syn сьогодні wymówił pierwsze słowo. Відійдіть від воріт, вихід закрито, на бік. Ні те, ні інше. Уже хіба замкнєте coś. Не бачу вим co, але... Там як тато. Еге ж, як тато. Знаєш, з тієї ночі, коли українці напали на нас з бічного тунелю, я про них щоночі жахи бачу. Себе бачу, як я командую своїм загоном. А вони не слухають мене. Усіх цівки опущені, усі немов п'яні. Кровопивці йдуть на нас прямо. Я кричу, стріляйте, сучі діти! Вогонь! Вогонь! А мене ніхто не чує. Прокидаюся весь у поті. Син плаче, жінка плаче. Давай, ну ми з тобою вип'ємо. Давай. Нізле. Омаж. По одному лику. Такий ефект. Co ж то я жем ще напив того. Але може прийде зараз. O, chyba wróciło już do normy. Wróciło, dobra. Чавунна стіна і двері залізні у таких арках. Потяга самого ти не бачиш. Сідаєш через ці двері в нього. Я питаю, навіщо таке нагородили? Więcej już nie będziemy tutaj korzystać z tych... No dobra, chodźmy dalej. Dawaj, nie chcę pachnąć się ze świniami i walatycia. Prikupij sobie krasywy odzież, idź u siebie z bawurnym, udzieskuju. O. Mama mi grosze nie daje, rozpowiadaj mu skosztowo. Dobra. Nad czym oni tu debatują? Щось за дорого. Ну і добре. Дороговато, звісно. Ні, я ще подумаю. Якісь лопати спродають, сікери. Може, горщик? А тут що, маємо щури? Бачите. Щури хіба. Та. З таким огоном довгі. А тут свиняк. Czyli mięso. Чудовий одяг! Спадщина великого Черкізона! Бери, не пошкодуєш! О! Kolejne jakieś naboje żeśmy trafili, dobrze.
Я піймаю цю зузою, пора все конфіскують, а торговця викидають геть. Алекс каже, якщо злухають двічі, то вічна заборона входу на базу. Далі ми не розвиваємо. Ну добре, йдемо тутей. Від Сухарівської до найближчої населеної станції. Обмін валюти, найкращий курс. Кинівська станція проклята. То можемо хіба щось купити? Кілька років тому. Вибор. Зобачимо, що тут є. Треба обов'язково великий караван набирати. Можемо щось купити і спродати. Нічого особливого. Тунель як тунель, сухий, так і тихий. Ні бічних тунелів, тобі ні шах. Дітися з нього навіть нікуди. А через день буває хтось наслухається про те, який це чудовий тунель. Піде в нього сам і все, шукає вітра в бою. Ні, ну не будемо тут у нього ніч жодного ділу робити. Бачите, який курчо вахіку. То їзді по торах. Добре. Подивися раз і все. О, мамы notatkę kolejną. Zobaczmy. Filtry, filtry, filtry. Stalkerze chyba o niczym innym nie gadają na okrągło. One wieją, jak to filtry stały się praktycznie niedostępne. Nie tylko nowe, ale nawet regenerowane. I że to po regeneracji są oszukane, że dają tam za mało węgla i ledwie jeden przyczepi się do maski. Już trzeba sięgać po kolejny. Ale czego by o filtrach nie mówili, cenią je bardziej niż kule. I nic dziwnego, na powierzchni można poruszać się dyskretnie i chować się przed mutantami, ale przed zatrutym powietrzem nie ma ucieczki. No właśnie. Tutaj co mamy? Coś tu reguluje, jakiś generator chyba. Ja rozumiem, że to wytwarza prąd dla całej stacji. Tu z nimi można pogadać? Цей прохід відкритий тільки для місцевих жителів і техперсоналу. Ви повинні піти. Aha. No nie wiem, o co bym powiedział, ale... No dobra. Tutaj co my mamy? Nic tu nie mamy. Щось за дорого. A tu co jest? Możemy przejść. Z tym, że tutaj już dalej nie wejdziemy. Myślałem, że może tu coś ukryte jest, ale niestety nie. Przypominam, że szukamy też klucza do tego sejfu, który tam był w tym wagonie na początku. Może uda się gdzieś go znaleźć, ale no, zobaczymy. Tutaj mamy różnego rodzaju bronie, ale my mamy kupić, pamiętacie, filtry. Jeden filtr kosztuje 20 naboi. Słabo trochę, no ale chyba nie mamy wyjścia, nie? Gdzie te filtry są? Dodatkowa. Ja chcę filtry. Gdzie są filtry tutaj? Kiszka zadowolona. Tulska stal, szykarnie noży. Nie podoba mi się to, bo nie mogę kupić tych filtrów. Kurczę, czekajcie. A, są filtry, dobra. Po wojnie wszystkie dostępne filtry były używane i regenerowane wiele razy. W tej chwili wystarczają zaledwie na kilka minut oddychania, mimo to handlarze żądają za nie coraz wyższych cen. No tak, to tak jak teraz i u nas. W sklepach coraz wyższe ceny, a mniejsze wagi poszczególnych produktów. No ale nic, no kupimy, no co mam zrobić. Aha, czyli już maksimum. Dobra, kupiliśmy, rozumiem. Tak, kupiliśmy. Nie możemy więcej. No dobra. Przejdźmy tędy. Czy tu coś jeszcze? Tu coś jeszcze mamy, jakieś naboje? O co tu? Zapłaciliśmy 10 tych za... rozumiem już, co ja zrobiłem. Możemy sobie postrzelać. No, nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale... Dobra, skoro już jesteśmy... O kurde. Zawody.
Dobra. Zawody 2. A. Dobra. Zawody 3. Dawaj. Nie wiem, czy tutaj odliczają nam... O kurde. Patrzcie, ile tego się pojawiło. Dobra. Przeładujmy. No teraz będzie chyba coraz ciężej. Przeładuj. Dobra. Dobra. Oj, 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 bo nam ucieknie zaraz. Kurczę. No i co? Zawody 4. Strzeliłem, kurczę, to mi nie zaliczyło. Ten środek. Oj, coraz bliżej to jest. Te tarcze. No i jak mi poszło jakieś podsumowanie? Zawody 4 jeszcze raz. Słabo. O, teraz. Uciekają już. Tarcze chowają się. No! Co jest, że nie mogę pocelować? Ach, za późno. Nie, no już nie będziemy więcej bawić się w to. Resetujemy. I lecimy dalej. Szkoda czasu, słuchajcie. 10 nabojów żeśmy w ten sposób stracili. No ale
postrzelaliśmy sobie przy, przynajmniej. No dobra. Czy coś tu możemy jeszcze kupić? No chyba już więcej nie. Tu siekiera jakoś ostrzy gość. Tu jest ten, co naprawiał. Nie wiem, gdzie za bardzo mamy teraz iść, słuchajcie. Bo chyba żeśmy już wszystko tutaj zwiedzili. Musimy znaleźć z powrotem... Bourbona tego chyba. Ale gdzie my go tu znajdziemy? Tędy chyba trzeba przejść, nie wiem. Zresztą... Pić już więcej nie będziemy. Ну, значить так. Я тут добазарився з одним перцем. Він, звичайно, жмикрут нереальний, але тут вже нічого не вдієш. Чудово. Усе, рушили. Ну, добре. То ти щось маю ще? Але там хіба знову зайнятий. No dobra. Idziemy. Jeszcze tutaj zerknę na chwilę, momencik. Kurczę, no chciałbym znaleźć, jakoś dostać się do tego sejfu. Ale tu nigdzie nie widać właśnie tego klucza. No dobra. Так, приємно мати з вами справу. Так, годі. Жарти. Ну, фактично. На поготів, брама відчиняється. Ви впевнені, товаришу командири? Всі по місцях, прикрийте мене. Чорт, ненавиджу це. Будуть нас хіба випущати. Ну, окей. Oj, coś tu się dzieje? Ja się palę? Czekajcie, gdzie wlazłem? W ognisko? A, w ognisko wlazłem, widzicie? Dobra. Co, nie chcieli nas zatrzymać? Jak opisać poczucie, kiedy po 20 latach w tunelach widzisz niebo? Kiedy widzisz miasto, w którym kiedyś narodził się, w którym teraz prawią cudowiska. Oś ono, martwe miasto, сказав мені Бурбон. Ласкаво просимо додому. Czyli musimy maskę założyć. Dobra. A teper duże uważno pilnuj. Dobra. Za dużo nam tych nabojów nie zostało. A osi szczęśliwi mieszkańcy tego rajskiego miasteczka. Stalkery. Ci czorty zuchwali na powierzchnię майже кожен день лізуть. Зброю шукають, справну техніку. Без них метро вже би давно загнулося. Іноді на їхніх мертвяків наскочиш. Вони як камінь тверді, заморожені. Сніговику в броні. Ти залоб шукай як слід. Раптом тут є ще один сховок. Почасти вони на поверхні облаштовують крилівки, куди стягують усю свою здобич.
Нужбо, пильнуй та шукай. Ой, не, так чем летарки чем сгасить. Не маємо клопоту ні з набоями, ні з фільтрами. Ну, добре. Так, що це в нас? А, фільтр. Стане у нагоді. А тут і маслюків насипало. Дякую, братчику. Ну що, готовий? Тоді рушаємо далі. Ні, не готовий ще. Musimy przeszukać te filtry, poszukać ich. Więc musimy... Jak to się zmienia ten filtr? Czekajcie, te chyba. O, te. Dobra. Okej, wejdźmy tutaj. Oj, coś tu było. Dobra, 59, ładnie. O, patrzcie, mieliśmy tutaj klucz. Nie wiem do czego jeszcze, ale pewnie do jakiegoś sejfu, jak się domyślam. Tu są automaty. Pamiętacie takie automaty? W tej chwili to już chyba ich raczej nie ma nigdzie, ale... Ale wiem, że takie były. A tu co, takie dziwne coś? Tak jakby jakaś linka, nitka... O! Tu coś było, kolejny filtr, fajnie. Trzeba dokładnie to przeszukać. Tu nie wejdziemy. Tu chyba też się nie da. Chyba, żeby te drzwi były dostępne. Coś tu przez chwilę mi mignęło. Ale nie, nie da się tu wejść. Tu jest jakaś linka, patrzcie. Przecinamy, bo tu chyba byłaby pułapka. Z tego co się domyślam, nie możemy jej rozbroić w żaden sposób. Ale możemy przejść wyżej. Oj. Jeżeli można, to lepiej z nim nie walczmy, tylko po prostu poszukajmy innej drogi lub jakiegoś obejścia. Bo szkoda tracić energię, amunicję i tak dalej. Kolejna pułapka. Szkoda, że tego nie można jakoś wykorzystać. Tutaj też jakiś coś jest. Wszystko pozabezpieczane. No, co będzie tutaj? O, proszę. Notatka nowa. Od kiedy tylko znalazłem się w metrze, bezustannie marzę o powrocie tam na górę, żeby znów ujrzeć to magiczne miasto ze snu. Żyjące miasto mojego dzieciństwa. Tyle, że na powierzchni widzę już tylko koszmarną zjawę. Nic nie jest tak, jak kiedyś. Trudno mi uwierzyć, że kiedyś tam mieszkałem. Razem z matką. Że byliśmy tam szczęśliwi. Nawet jej twarz, nic już nie pamiętam. Miałem nadzieję, że jej twarz, jej uśmiech powrócą choćby na krótki moment, gdy tam będę. Tak się nie stało. Jestem całkiem sam i nie mam już nic oprócz metra. Safe możemy otworzyć, bo mamy klucz. Fajnie. A, tu mamy tego full, nie możemy już więcej wziąć niestety. Szkoda. No i więcej nic nie ma. Takie pomieszczonko. Z safe'em. Dobra. Szkoda, że więcej filtrów też tutaj nie było, bo w sumie można by
było trochę dłużej tutaj poprzybywać. A wiadomo, że to jest kwestia właśnie tych filtrów. Tutaj są jakieś drzwi, ale nie wiem, czy to... Nie, te drzwi nie mają żadnego wejścia. Tu też się nic nie da zrobić. No nic, wracamy w takim razie na parter. Nie wiem, gdzie tutaj jeszcze popatrzeć, żeby coś udało się. Tu nic nie ma. No niewiele nam się udało, kurczę, tutaj znaleźć, no. Co on nas tak tutaj zachęcał, żeby dobrze poszukać? No jak tu nic nie ma, patrzcie. Nam trzeba dostać się do wentylacyjnej szachty, jaka wedzie do Sucharewskiej. Tam my z tobą poprościajmy się. No dobra, dobra. Kalasz stanie twoim, jak domowlałeś się. W porzo. By wymienić filtr. Dobra, wymieniamy. No cóż, idziemy dalej. Może tu się troszeczkę rozejrzymy, tylko żeby tu nie spać, bo tu woda jakaś dziwna. Pewnie oczywiście z promilami, jak się domyślam. Jak wszystko w tym... Chłopcze, chowajcie! O! Chowam się? Trzymajcie w ukryci. Jeśli my takiego wyrodka na odkrytym miejscu zustrzymy, nitkuj się w budyjaką ścielinę. Dobre. Ich tu demonami nazywają. Ale osobisto ja ich nazywam stukami. Dobra. W porzo. Ось воно, мертве місто. Артеме, ласкаво просимо додому. Чекайте, мушу хіба на то... Вскочить. Добра. О, лапне, лапне, лапне! No i... Teraz coś mnie tak nie idzie, a? No i jak ja teraz przedostanę się? Dowiedzę się tobie obiecie, Artemy. No dobra, dobra, tylko jak ja tam się... Dostanę teraz. Miał mnie złapać i mnie złapał. Ładnie. Czekajcie, którędy tędy. M. A, przytrzymać mamy M. Dobra. O nie! Co, on mnie złapał? O kurczę, czekajcie. On mnie podniósł do góry, ten demon. Widzieliście to? Niesamowita historia. O, znowu mnie złapał. Powinienem się ukryć w jakiejś szczelinie, ale gdzie się tu ukryję, jak jestem na... No nie, no słabo. Co ja mam teraz zrobić? Muszę gdzieś uciekać, nie wiem gdzie nawet. Ale nic nie mogę zrobić, bo on mnie cały czas porywa do góry. On już ledwo żyje. Po mnie. Wczytaj punkt kontrolny. No co zrobić? No, wczytujemy. Dobra, uciekamy szybko. Musimy w jakąś dziurę wleźć. Nie wiem gdzie. Tutaj on chyba nie wleci już. No poszedł mi, poszedł. Się kręci tutaj, kurczę. Gorasno. Poleciał tam gdzieś, dobra. Nie, znowuż wrócił. Szkoda chyba nabojów na niego. Coś mi się wydaje. No nie, znowu mnie złapał, patrzcie. Muszę szybko tu wjadzić gdzieś, kurde, lemele.
Tam poleciał. Dobra, słuchajcie, ja spróbuję tędy czmychnąć. Nie wiem, czy to tędy droga, ale może. Dobra, udało się. O, tutaj coś mamy. Tylko to jest to samo, co my mieliśmy. To nie ma sensu w tym wypadku. Możemy na górę wyjść. Oj, spadłem. Moment. Jakieś przejście. O nie! Po co mnie to? Jakieś stwory były. Tutaj by wymienić filtr znowuż. Już, moment. Tu ich słyszę, ale nie widzę gdzie. Ojejku. No nie. Kułapteczka, szybko. Dobra. Jeszcze raz weźmy apteczkę. Uratuj. Kogo mam uratować? No nie, patrzcie. Ja strzelam w niego, on... Dobra. Uff. Jeszcze jedna apteczka, chyba muszę zażyć. Dobrze. Mam nadzieję, że już teraz będzie spokój. Jakiś call center, patrzcie, albo biuro. Co tu się dzieje? No nic, to rozejrzyjmy się odrobinę tutaj po tym pomieszczeniu. Może tu coś będzie ciekawego, nie wiem. Ale się zaraz dowiem. Tu są kibelki, jakby ktoś chciał skorzystać. O! Niepokojący odgłos słyszę. Pokazuje mi strzałka, że ja chyba mogę zejść tam na dół. Ale najpierw jeszcze tu się rozejrzymy. O, prawda. Mamy sporo nowych rzeczy. Lub mogę tędy zejść. Ale spróbujmy jeszcze skorzystać z tej drogi, gdzie mi tutaj ta strzałka pokazuje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... Ale chyba dobry. Patrzcie, tu mamy, co my tu mamy, zamiast tego, czy za... Aha, bo tu mamy pod dwoma... Dobra, tą spływę weźmiemy. Tu strasznie słyszę niepokojące właśnie te dźwięki. Chyba widzę apteczkę, ale ja tej apteczki coś też nie mogę podjąć. Nie rozumiem tego, bo przecież żeśmy dwie apteczki zużyli, więc powinno nam się udać. Czekajcie, jak to się pompuje. Muszę dojść, jak to się pompuje. Dobra, napompowane na maksa. Ale to i tak widzę, to powietrze nam spierdziela stąd. Dobra. I co, możemy tu wskoczyć do góry? Czy nie możemy? Chyba nie możemy. Dobra. Kulki. Naładujmy. Gdzie wyszedłem? W tym samym miejscu, co wszedłem chyba, tak?
Tak mi się właśnie wydaje. Dobra, chodźmy w takim razie na górę, bo tu szkoda czasu w tym wypadku. A, czekajcie, tu jeszcze coś jest, tu chyba żeśmy nie byli. Już zresztą sam nie wiem. Tu ktoś jest, dobrze. Filtr wymienić. Jeszcze zobaczmy tutaj. Dobra. Czy tu możemy się dostać do tego sejfu? Niestety nie. Jest zamknięty na 4 spusty. Dobra, idziemy na górę. A czekajcie, jeszcze tutaj zajrzyjmy. Tu coś może być ukryte i jest ukryte. Ojej, co ja zrobiłem? Po co ja to zdjąłem? Nie chciałem zdejmować, chciałem to wziąć, to co było. A, myśmy, czekajcie, myśmy wymienili maskę, bo mieliśmy maskę chociaż już sam nie wiem, co tu się zrobiło w tym momencie. Wydawało mi się, że on maskę zmienił, ale już teraz to nie jestem pewien, co tu się dokładnie zdarzyło. Tędy nie wyjdziemy. Dobra. Idziemy w górę w takim układzie. To są te stwory, które nas zaatakowały. Aha, czyli wyżej już nie przedostaniemy się tak czy inaczej. Dobra. Zdaje, że widziałem na biurku. Nie, to jest antena od telefonu. Ja myślałem, że to klucz od sejfu. Przez moment, ale nie. Niestety nie. No i dobra, i tędy już pójdziemy w takim razie. Jeszcze tutaj zwiedźmy tą część. Niepokojące są te odgłosy, powiem wam. Tu nic więcej już nie znajdziemy. Tutaj, gdzie żeśmy tego człowieka znaleźli. Czy tutaj gdzieś jeszcze możemy się dostać, się zastanawiam. Czy już niekoniecznie. Nie, tutaj nam już to nic nie da. Gdzie my mamy teraz iść, nie bardzo wiem, ale użyjemy tego. Aha, czyli tam mamy iść. Patrzcie. O kurde. Niedobrze, niedobrze. O, już się narobiło. Czekajcie, może tu szybko wyjdziemy, gdzieś schowamy się. O kurde. No niestety zżarł mnie. Kontynuujemy. Gdzie oni mnie przenieśli? Aha, widzę już, gdzie mnie przenieśli. Dobra. Tylko nie wiem, czy już tam myśmy zwiedzali. Który to był moment? Nie no, chyba tutaj to było. Dobra. Tam nic nie było już więcej. To musimy delikatnie się wynurzyć i sprintem tu do tych drzwi. Dobra. Dobra, 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 dobra. Udało się tym razem. Okej, tu jakieś zdjęcie było, patrzcie, ale nie możemy z tym zdjęciem nic zrobić. Ale za to mamy tu filtry, fajnie. Znaczy jeden filtr. O,
Tu nam, patrzcie, jakiś dziwny sprzęt jest. Może byśmy go dokoptowali. Tylko teraz zastanawiam się, zamiast czego go użyć. Może zamiast tego? Nie wiem. Bo zostawię sobie to, co miałem, powiem wam. Nie wiem, co to jest za dziwna broń, ale ona mi się nie podoba. Dobra. Jeszcze tu popatrzmy, czy coś jest. Więcej nie ma nic. Czyli tam mamy iść. Ojku. Krótkie naciśnięcie M odpala mi zapalniczkę, natomiast długie... Długie wywołuje kompas. Tu coś jest? O, piękne. Zaopatrzonko. Dobra, tam czy... Ojku, ta zapalniczka mnie... Co to? A, jakaś retrospekcja. Nie ma chyba w tych krzaczorach. Gdzie my mamy iść tutaj? Nie, tam, ale tutaj my i tak zejdziemy, bo tu się może coś ciekawego kryć. No i się kryje, ale nie możemy tego wziąć. Słychać, że woda już się gotuje w czajniku. To dobrze, że się gotuje, to herbatkę możemy zrobić. Kto ma ochotę na herbatkę? Łapka w górę i komentarz proszę. Kto ma ochotę na herbatkę? No tu więcej nic nie ma. Także wychodzimy. Wymieniamy filtr. Znowu zapalniczka. Nie chcę zapalniczki, chcę to. Czyli tu mamy się udać, dobra. O! To plac zabaw był, patrzcie. To był plac zabaw, ale niestety placem zabaw już nie jest. Tędy? Tędy. Uciekł? Uciekł, dobra. O, tu jest... Tutaj. No dobra. Próbujemy. Po tych deskach. A co to się włączyło? Jakiś samochód? O, fajnie. Ojku, znowuż potwory, patrzcie. Że na zewnątrz są, to może nas nie zaatakują. To był jakiś sklep chyba. Lady sklepowe. No to by wychodziło. Zobaczmy, gdzie my mamy iść. Tam mamy iść. No dobrze. Skoro tam mamy iść, to... Słabo to widzę. A czekajcie, jakbyśmy przeszli wewnątrz budynku troszeczkę w tamtą stronę. Da się? Czy się nie da? Chyba się nie da.
co jest? On jest nieśmiertelny? No nie. O, patrzcie, ile tego się nabrało. Nie, uciekamy. Wijemy. Apteczka w międzyczasie. No co jest tu apteczką, że ja nie mogę... Chyba zażył już tą apteczkę. Ojejku. Oj nie, do wody wpadłem. No nie, masakra. Dobra. Tu coś było chyba. No i co, on maskę zdjął? Kurczę, no. Patrz, ile tego towarzystwa tu się narobiło. No nie. No nic, punkt kontrolny. Niestety, słuchajcie, ciężko jakoś. Znowuż mnie atakują, patrzcie. Trzeba uciekać już. Odleciał? Zastanawiam się, jak go załatwić teraz. Tu cały czas lata, patrzcie. No. Spróbujemy biegiem przejść. Ojejku. Dobra. Tylko czy nam to coś dało? To żeśmy się dostali, no fajnie. Tylko teraz gdzie? Filtr? Zobaczmy, jaki kierunek my mamy obrać. Tutaj mamy gdzieś iść. Dobra. Tu jest jakaś pułapka. O, przez chwilę było. Dobra, udało się. I zabieramy ładunek. Fajnie. No i co? Mam skoczyć? Co ja mam tu zrobić? Oj, chciałem tak na ukos. Dobra. Co niżej, czy spróbujemy zejść jeszcze niżej? Tu jest jakieś promieniowanie. I nic więcej tu nie ma. Tu jakieś drzwi, zobaczmy. Tędy. Dobra. Co tutaj się kryje? Którędy teraz? Tędy. Bym jeszcze poszedł tymi schodami w górę. One mnie tutaj troszeczkę kuszą. Zobaczmy, co jest tutaj. No właśnie, i dobrze, że mnie kusiły.
bo zawsze to jakaś zdobycz. Dobra. Tu nic nie ma? Nie ma. O, coś tu było, chyba mignęło mi przez moment. Albo mi się zdawało. Tutaj mamy gdzieś się udać, tak? No dobra. Na szczęście demona nie widać. O, jest nasz funfel. No, też się wystraszyłem. Nic, jak już tu jesteśmy, to sobie oblukajmy to i owo. O właśnie. Się może okazać, że za chwilę... No ja nigdzie nie idę... O kurde, patrzcie. Uciekamy, 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 uciekamy. On lata tutaj. Dobra. No słyszę, wszystko słyszę. Ja wszystko słyszę, tylko... Gdzie my mamy iść? Tutaj? Nie, tam mamy gdzieś iść. Aha, tu jeszcze mamy... A, tu mamy w ogóle nową maskę. No tak, bo tamta była potłuczona. A tu mieliśmy... Jeszcze zobaczymy, czy tutaj coś przypadkiem nie znajdziemy. Dobra. Telefony. Karta może jakaś telefoniczna? Nie, no żartuję. Zobaczmy kierunek. Dobra, tam mamy się poruszać w tamtą stronę. I co tutaj? Tędy? Tu coś jest? W tych chaszczach nie ma. Górka zwykła. Kurczę, gdzie on mnie kieruje? Co jest? Dobra, uciekamy. No nie! No nie, no bez żartów, no! Czekajcie, bo coś innego mi się kliknęło. Tędy przejdę za tą ciężarówką? Chyba nie. Dobra. Udało się. Ojejku! Coraz więcej tu się robi.
Kolejni. No nie. Jeszcze demon. Tylko gdzie? No złapał mnie znowu demon. Ojejku. Ta maska już w strzępach, patrzcie, cała potłuczona. No nie, znowu mnie złapał. Ojejku, patrzcie. Co on ze mną wyprawia? Zaraz będzie po mnie. Nie no. Co ja zrobiłem? Czekajcie. Muszę założyć jeszcze raz maskę, ale... Nie mam maski. Nie no. Skacz. Dobra. Udało się? Удало ще чи ще не удало? Ми повернулися в метро. Я відчув, що мені в ньому затишніше, спокійніше, ніж у місті, де я колись народився. Де ж моя справжня домівка? Та хоч би й на Сухаревській. До того ж, у Бурбона там були друзі. А ну власне, масакрич не було. То тиле в тим відчинку в такому разі. Дякую, поздравляю сердечно, тримайте ще... I do następnego. Cześć!